Witam Was serdecznie. Dobrze Was widzieć, Kościele. Uśmiechnijcie się. Wiecie, że jesteśmy rodziną i planujemy ze sobą wieczność spędzić, więc dobrze, żebyśmy już na ziemi mieli ze sobą dobre relacje, abyśmy dobrze na siebie patrzyli. Mam nadzieję, że nie macie za złe, że trochę bliżej Was tutaj jestem niżej, ale tak lubię, taki jestem. Tak mnie Pan Bóg stworzył i musicie sobie z tym poradzić, tak? Słuchajcie, chcę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Nadzieja w Zdzieszowicach, od Waszych braci i sióstr. I jeżeli gdzieś tam w tym tygodniu będziecie mieli modlitwy, też wspomnijcie nasz zbór. Błogosławcie też naszą społeczność. Jesteśmy, myślę, zborem podobnej wielkości jak Wy i też potrzebujemy Bożego działania, też potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Też nasz zbór przez ten tydzień modlił się o to wydarzenie, które wczoraj było z młodzieżą i o ten dzisiejszy czas. Nawet wczoraj był taki łańcuch modlitwy przez ten cały wieczór u nas w zborze o te rzeczy. I wiecie, piękne jest to, co się też wczoraj działo. Wiecie, na pewno potrzebujemy walczyć o młode pokolenie w modlitwach. O nasze dzieci, może już wnuki, o młodzież, bo Pan Bóg chce ich używać, Pan Bóg chce ich zbawiać, Pan Bóg chce ich dalej prowadzić, tak? A myślę, że toczy się swego rodzaju walka o nich i myślę, że dobrze, że stajemy w modlitwie i nie zapominajmy o tym. Wiecie, wybaczcie mi, tak na początek powiem, jeżeli popełnię jakieś ludzkie błędy. Ja nie wiem, czy ja jakiś wiek przekroczyłem, ale ostatnio naprawdę, i to w każdym zborze mówię, że czasami w kazaniach popełniam bardzo proste błędy, wiecie, typu w jednym ze zborów, wiecie, czytałem fragment o Marcie i Marii, tym spotkaniu z Jezusem i kazanie, część kazania mówiłem na temat Marii, tylko cały czas używałem słowa Marta, nie? Co pomyślałem, ale ludzie odebrali. Dopiero, wiecie, po wszystkim zdałem sobie sprawę, że nie jestem w tym miejscu. Wiecie, jedna z takich hitowych moich pomyłek w naszym zborze, w pierwszą środę miesiąca mamy modlitwę i post. I wiecie, wychodzę po nabożeństwie, znaczy na koniec nabożeństwa i mówię, pamiętajcie, w pierwszą środę miesiąca. I mówię, słuchajcie, w najbliższy piątek mamy pierwszą środę miesiąca. I właśnie ludzie reagują tak jak wy. I dopiero moja żona, dobrze, że była ze mną, uświadomiła mi, co ja w ogóle mówię, jakie teorie ja wymyślam. Więc wybaczcie mi, jeżeli popełnię jakiś taki ludzki błąd, ale zawsze to podkreślam, że Kościół jest naznaczony ludzkimi błędami, a jest doskonały w Jezusie Chrystusie. To nie kaznodzieje mają swoją elokwencją docierać do ludzkich serc, ale Pan Bóg ma nas dotykać. Amen. Pan Bóg jest zainteresowany, aby Duch Święty poruszał się. Pomódlmy się jeszcze o to słowo. Bardzo dziękuję Ci za ten zbór, Boże. Bardzo dziękuję Ci, że mogę być dzisiaj na tym miejscu z moimi braćmi, z moimi siostrami. Ja chcę ich błogosławić Twoim imieniem, Panie. Ale Boże, chcemy też być otwarci na Twoje słowo. Tak jak przed chwilą my śpiewaliśmy do Ciebie, tak jak my przed chwilą wiele słów do Ciebie wypowiedzieliśmy, tak jesteś Bogiem żywym i jesteś zainteresowany, aby mówić do naszego życia. Jesteś zainteresowany, aby w jakiś sposób dotknąć się tego, co jest w naszych sercach. I proszę Ciebie, daj nam uszy do słyszenia, serca do przyjęcia i wiarę do zastosowania, aby Twoje słowo nas zmieniało, Panie. Amen. Wiecie, ostatnio mam taki czas z Panem Bogiem. W sumie to jest ten cały rok, kiedy Pan Bóg daje często mi trudne słowa. Nie mówię złe, mam nadzieję, że rozumiecie. Trudne dla kaznodziei do przekazania. Wiecie, i nawet jadąc tutaj, gdzieś od początku wiedziałem, czym będę chciał się dzielić. I chociaż te słowa może niekoniecznie mi do końca pasują, ale chcę się tym dzielić z Kościołem, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Wiecie, czasami w kościołach bardzo dużo mówimy na temat wiary i oczywiście to jest bardzo ważna rzecz. I wiecie, kiedy dzisiaj będę mówił coś o naszej wierze, to chcę, żebyście bardziej myśleli, że mam na myśli całe nasze życie z Panem Bogiem, jako droga wiary, Twoja i moja droga wiary za Panem Bogiem. Kiedy będę dzisiaj coś wspominał o wierze, to chcę, abyś myślał o tym, że mówimy teraz o jakości naszej wiary i naszej drogi za Panem Bogiem. W jakim stanie jest Twoja i moja droga za Panem Bogiem, jak ona dzisiaj wygląda. I moi drodzy,
Nie wiem jak wy, ale myślę, że tutaj w Czechowicach-Dziedzicach nie jesteście najbardziej zdrowym zborem, teraz nie mówię fizycznie, tylko cieleśnie. Wiecie, myślę, że chorujecie, tak? Zdarza wam się? Tak, doświadczamy chorób, doświadczamy takich fizycznych cierpień. Wiecie, doświadczamy zmagań z naszym ciałem, kiedy nasze ciała czasami chorują, mamy jakieś dolegliwości, więc poza modlitwą w kościołach również chodzimy do lekarzy. I kiedy lekarze nam coś przepiszą, to później idziemy do apteki, kupujemy leki. Jeżeli trzeba, to idziemy na jakąś rehabilitację. A nawet czasami stan naszego zdrowia wymaga, żebyśmy poddali się jakiejś operacji. Wiecie, i często są to jakieś takie trudne i bolesne rzeczy, kiedy przechodzimy przez operacje czy przez choroby. Ale zwróćcie uwagę, że jesteśmy gotowi się temu poddać, dlatego, bo chcemy, aby nasze ciała były zdrowe. Nie jest tak? Bo chcemy, aby nasze ciała były w dobrej kondycji, bo nie chcemy chorować, nie pasuje nam to, dążymy do tego, aby nasze ciało na nowo było sprawne, aby mogło działać, abyśmy mogli pracować i normalnie żyć. Wiecie, musimy zrozumieć, że podobnie jest z naszą wiarą. Musimy zrozumieć, że podobnie jest ze stanem naszej drogi za Panem Bogiem. Wiecie, niezależnie jak długo jesteśmy wierzący, czasami w wyniku różnych wydarzeń w naszym życiu, czasami nawet w wyniku zwykłego pędu życia, gonitwy życia, jakiegoś doświadczenia, jakiegoś problemu czy jakiegoś upadku, wiecie, czasami nasza wiara jest chora. Czasami nasza droga wiary jest chora i coś złego się z nią dzieje, albo w niej słabniemy, albo gdzieś schodzimy z właściwej drogi. I wiecie, od czasu do czasu potrzebujemy ozdrowienia wiary. Od czasu do czasu potrzebujemy lekarza dla naszej wiary, aby to, co może zaczęło być słabe, aby to, co zaczęło być w złej kondycji lub nawet zaczęło umierać, zostało na nowo uzdrowione i wróciło do zdrowia. I proszę was, abyście pamiętali ten wstęp, bo zrozumiecie go dopiero gdzieś w połowie kazania. Bo teraz zadam, wydaje się, pytanie, które nie pasuje do tego, co mówiłem. Odpowiedzcie sobie w głowie, po czym możemy poznać, że Pan Bóg nas kocha. Bo wiecie, jako ludzie czasami mamy takie pragnienie, chcemy zobaczyć dowody Bożej miłości do nas, oczekujemy tego. I troszeczkę mówiłem o tym wczoraj do młodzieży. Odpowiedzi jest dużo na to pytanie, w jaki sposób możesz poznać, że Jezus ciebie kocha. Na pewno taką odpowiedzią jest to, że posłał swojego Syna na tą ziemię. Takim dowodem Bożej miłości jest to, że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu. Dowodem takiej Bożej miłości może być Jego troska i Jego opieka w naszych codziennych zmaganiach i problemach. Doświadczyliście już wiele razy na pewno, że Bóg wyprowadził was ze zmagań i z problemów. Nie jest tak? To jest dowód tego, że Pan Bóg nas kocha. Wiecie, dowodem Bożej miłości do nas jest to, że nas nie porzuca w ciemnych dolinach. Że nas nie zostawia, kiedy zmagamy się, kiedy toczymy jakieś walki, ale jest obecny w naszym życiu. I oczywiście te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, a jest ich znacznie więcej, one są oczywiście dowodem ogromnej Bożej miłości do nas. Ale pozwólcie, że ja dzisiaj pójdę w całkowicie odwrotnym kierunku niż myślimy, kiedy zadajemy sobie pytanie, po czym mogę poznać, że Bóg mnie kocha. Wiecie, taką postawę, po jakiej możemy poznać, że Pan Bóg nas bardzo kocha, opisuje objawienie Jana 3,19. I zanim przeczytam ten werset, to chcę, abyście pamiętali, że w tym wersecie Pan Bóg mówi sam o sobie. Że to jest werset, który Pan Bóg kieruje, wiecie, w kierunku kogo? W kierunku Kościoła. A wiecie, jakie myśli ma Pan Bóg o Kościele? Biblia mówi, że Bóg kocha swój Kościół. Biblia mówi, że Bóg otacza swój Kościół troską. Biblia pokazuje, że Bóg traktuje Kościół jako swoją oblubienicę, tą ukochaną Pannę Młodą, z którą planuje spędzić wieczność. I teraz popatrzcie, w objawieniu Jana, ja będę to czytał z tłumaczenia brytyjskiego, chociaż wy macie wyświetlane troszeczkę inne tłumaczenie. Tam Bóg mówi takie słowa. Wszystkich, których miłuję, tu się na moment zatrzymam, i wiecie, dzisiaj, gdybyśmy mieli my po ludzku skończyć to zdanie, że Bóg wszystkich, których miłuje, to na pewno zachęca. Bóg wszystkich, których miłuje, to na pewno pociesza, to na pewno dodaje im otuchy, bo z tym kojarzymy miłość. Ale zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie Bóg pisze coś, co może dla niejednego człowieka być zaskoczeniem.
Bóg mówi tutaj: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oczywiście te słowa Bóg kieruje w szczególnym kontekście, w potrzebie upamiętania akurat do zboru w Laodycei. Ale to, na co chcę szczególnie dzisiaj zwrócić uwagę, to jest rzecz, o której bardzo rzadko myślimy w swoim życiu. Moi drodzy, Boża miłość do ciebie i do mnie objawia się między innymi przez to, że Bóg ciebie karci. Kiedy ostatni raz pomyśleliśmy, że to jest Bożym dowodem Jego ogromnej miłości do ciebie? Wiecie, podobny fragment jest zapisany, czy o podobnym przesłaniu, jest zapisany w liście do Hebrajczyków. W 12 rozdziale od 5 wersetu przeczytam kolejnych 8 wersetów. Hebrajczyków, 12 rozdział od 5 wersetu. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on ciebie doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. Chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swojego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiecie, ja nie będę tego fragmentu rozważał werset po wersecie, bo tu jest na wiele kazań treści. Ja ten fragment potraktuję jako całość. Ale moi drodzy, ten fragment pokazuje, jak istotne w życiu człowieka wierzącego jest to, aby człowiek wierzący doświadczał Bożego karcenia. Wiecie, z tych fragmentów dowiadujemy się, dlaczego Bóg nas karci. Z tego fragmentu dowiadujemy się, co nam dowodzi Boże karcenie. Pierwsza rzecz, to widzimy to, że jeżeli Bóg nas karci, to Biblia mówi, że traktuje cię jak swoje dziecko. Wiecie, to jest bardzo dobra informacja. Jeżeli Bóg ciebie karci, to czytaliśmy, że podchodzi do ciebie jak do swojego syna, jak do swojego dziecka. A druga rzecz, i ją bardzo mocno w tym kazaniu chcę wyszczególnić, widzimy z tego fragmentu, że karcenie Boże jest jednym z największych dowodów Bożej miłości do ciebie i do mnie. Wiecie, ja wiem, że brzmi to dziwnie, ale moi drodzy, to jest jedna z ważniejszych biblijnych prawd, które musimy przypominać. Ja zdaję sobie sprawę, że żyjemy w czasach, w których rodzice są uczeni bezstresowego wychowywania dzieci. Słyszeliście już to. Wiecie, nawet już zaczyna być to karane w niektórych krajach, że rodzic wyciąga jakieś konsekwencje. Ja nie mówię o znęcaniu się nad dziećmi, mam nadzieję, że rozumiecie. Ja mówię o zdrowym karceniu dziecka. Wiecie, i dzisiaj się uczy ludzi, żeby nie karcić dzieci, niech żyją w wolności. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie stosuje się do tego prawa. Że Bóg jest Bogiem, który karci właściwie i mądrze swoje dzieci, bo w ten sposób je kształtuje i wychowuje, tak? I w ten sposób okazuje im swoją miłość. Ale moi drodzy, żebyśmy dobrze zrozumieli, czym jest Boża miłość, która objawia się poprzez karcenie, spójrzmy jeszcze raz na moment do wersetu 12 i 13 z Hebrajczyków, który czytaliśmy. Wiecie, te wersety pokazują jasno, że celem Bożego karcenia jest co? Aby to, co jest omdlałe, aby to, co jest opadłe, wyprostowane zostało. Celem Bożego karcenia jest to, aby to, co jest chrome, nie zboczyło, ale raczej, co? Czego doświadczyło, ale uzdrowione zostało. A więc, moi drodzy, te fragmenty pokazują jasno, że celem Bożego karcenia nie jest przynieść śmierć,
ale jest przynieść życie człowiekowi. Celem Bożego karcenia nie jest zniszczenie i potępienie człowieka, ale jest uzdrowienie jego stanu i podniesienie go na nowo do życia. Wiecie, dlatego w Hebrajczyków w 10 wersecie czytaliśmy, że Bóg karci nas w jakim celu? Tam jest napisane dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Wiecie, może to wymagałoby osobnego kazania, tylko wspomnę jedną rzecz. Wiecie, to znaczy, że bez doświadczenia Bożego karcenia nigdy nie będziemy w stanie chodzić w uświęceniu. Wiecie, bez Bożego karcenia nigdy nie będziemy w stanie chodzić drogą świętości z Panem Bogiem. Potrzebujemy tego aspektu w naszym życiu. I musimy bardzo ważną rzecz zrozumieć. Boże karcenie to nie jest karanie człowieka. Boże karcenie to jest wychowywanie Bożego dziecka. Amen? To jest duża różnica. To nie jest karanie, mszczenie się, bo zrobiłeś coś złego, ale Bóg, kiedy karci, to wychowuje swoje dziecko, a wychowanie swojego dziecka polega na tym, że chcesz dla niego jak najlepiej, że chcesz mu nieba przychylić, aby uratować jego życie, aby mu pomóc. I to jest sensem i sednem Bożego karcenia. I moi drodzy, teraz w drugiej części tego kazania powiem rzeczy, o których przestaliśmy mówić w kościołach, bo wydaje się, że dotyczą tylko przywódców, pastorów. Ale ja chcę to świadomie dzisiaj powiedzieć, bo to może pomóc budować zdrowe relacje między pastorami usługującymi a kościołem. Wiecie, kiedy patrzymy do Biblii i czytamy Biblię jako całość, to widzimy, że między innymi Bóg używa pastorów, nauczycieli, duszpasterzy, wiecie, do zdrowego karcenia i wychowywania swojego kościoła. Amen? Wiecie, tak o tym mówi Biblia. I musimy zrozumieć, że właściwe i zdrowe przywództwo w kościele musi zawierać aspekt również karcenia, bo w ten sposób właściwie wykonywana służba sprawia, że Kościół może doświadczać Bożej miłości. Czy tak patrzymy na pastorów, duszpasterzy, kaznodziei, gdy przychodzą do naszego życia z trudnym i niewygodnym słowem dla naszego życia? 2 Tymoteusza, 4 rozdział, werset 2. Wiecie, to są słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Potraktujcie to tak jako moje wyobraźnie. Apostoł Paweł otworzył szkołę teologiczną, aby przygotowywać nowych pastorów i przełożonych, usługujących. Między innymi do tej szkoły zapisał się Tymoteusz. Rozumiecie, że to jest moja wyobraźnia, ale chodzi o kontekst. A więc Paweł w tej szkole teologicznej naucza młodego Tymoteusza, jak ma prowadzić służbę. I w tym wersecie mówi: Tymoteuszu, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, i co później mówi, karć, grom i napominaj z wszelką cierpliwością i z pouczeniem. A teraz sobie wyobraźcie, że do tej samej szkoły teologicznej zapisał się Tytus, kolejny pastor, nazwijmy to, kolejny przełożony, który będzie kiedyś służył w kościele. I w Tytusa 1:13-14 czytamy podobne słowa, które Paweł tym razem kieruje do Tytusa, do przełożonego jakiejś społeczności, która zaczęła mieć problemy ze złymi nauczaniami, ze złymi nauczycielami, i to zaczynało pewien ferment powodować w kościele. I Paweł pisze do Tytusa: karć ich surowo, by ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i tak dalej. Moi drodzy, to mnie bardzo kiedyś dotknęło, bo widzimy, że Paweł, przygotowując Tymoteusza i przygotowując Tytusa do przywódczej służby, do pastorskiej, to byśmy nazwali, do liderskiej służby w kościele, przypomina im, że zadaniem ich służby nie będzie tylko pocieszać ludzi. Zadaniem ich służby nie będzie tylko dodawać otuchy i zachęty, kiedy ludzie będą mieli problemy, i mówić: Pan Bóg jest z tobą w problemach. Że celem ich służby nie będzie tylko głosić zdrową Ewangelię, ale apostoł Paweł tym młodym przełożonym pokazuje, że czasami ich przywódcza i liderska służba będzie wymagać trudnej postawy. Postawy, która polega na tym: karć, grom i napominaj. A nawet czasami Paweł zachęca, aby uczynili to w sposób surowy. I wiecie, brzmi dla nas to tak, wiecie, trochę trudno i niewygodnie. Dlaczego Paweł zachęca tych młodych liderów do tego, aby nie stronili we właściwy sposób, mówię, do zdrowego karcenia Kościoła?
Jaki miało to cel? Czy chodziło o to, aby powiedzieli, popatrzcie, jesteśmy rządzący w Kościele? Czy mieli karcić Kościół po to, aby pokazać, my tu rządzimy, wiecie, my będziemy zbór prowadzić twardą ręką, wy nie macie nic do powiedzenia? Czy to było celem tej postawy karcenia? Czy Paweł zachęcał ich do napominania i karcenia Kościoła po to, aby niszczyć ludzi, aby zniechęcać ludzi, aby zawłaszczać sobie ludzi? Nie. Tu jest podany cel w Tytusa. Dlaczego mieli karcić Kościół? Mieli to czynić, by ludzie ozdrowieli w wierze. Moi drodzy, to jest jedna z ważniejszych prawd, które musimy zrozumieć w kontekście Bożego karcenia. To znaczy, że nasza wiara, żeby była zdrowa, nie tylko potrzebuje czasami pociechy. Nasza wiara i droga wiary za Bogiem, żeby była zdrowa, nie tylko potrzebuje czasami zachęty i wsparcia, ale nasza wiara, żeby była zdrowa, czasami potrzebuje procesu karcenia. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy, niezależnie jak długo idziemy za Bogiem, mamy czasami tendencję gubić się. Mamy tendencję, dzisiaj nazwałbym to, odpływać w różne rzeczy. Wiecie, mamy tendencję do tego, że różne sytuacje w naszym życiu sprawiają, że stan naszej wiary zaczyna chorować, jak nasze ciała. Czasami dzieje się to z powodu złych nauk. Oj, dzisiaj ich nie brakuje. Włącz sobie na internecie i znajdziesz mnóstwo śmieci, które mogą zanieczyścić twoje życie, a mają, wiecie, cudzysłów chrześcijański, pełen mocy i Bożego działania. A więc, wiecie, czasami nasza wiara może zacząć chorować, bo zaczynamy słuchać niewłaściwych nauk. Czasami nasza wiara może chorować, dlatego, bo nasza praca i pęd życia sprawił, że oddaliliśmy się od Jezusa Chrystusa. Czasami nasza wiara może chorować, bo upadliśmy w jakiś grzech, albo po prostu, wiecie, popadliśmy w jakąś letniość, albo zaczynamy powoli odchodzić od Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, dlatego jest potrzeba, aby nauczyciele, aby pastorzy, aby kaznodzieje, których Bóg ustanowił nad Kościołem, wiecie, wypełniali to, do czego Pan Bóg ich powołał. To znaczy nie tylko do pocieszania Kościoła, ale żeby czasami wyrażali tą postawę, o której tu czytaliśmy, karć, grom i napominaj, a nawet czasami w niektórych sytuacjach trzeba zrobić to bardzo zdecydowanie. Czy wiesz, że taki rodzaj służby jest oznaką dla ciebie, że Pan Bóg ciebie bardzo kocha? Wiecie, jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy służbę, jaka funkcjonuje w Kościele. Czy zdajesz sobie sprawę, że nawet ten aspekt karcenia jest wielkim dowodem, że Pan Bóg walczy o twoje życie, że Pan Bóg chce zmian w twoim życiu? Wiecie, żyjemy w czasach, i to wszyscy mamy, że mamy swoich ulubionych kaznodziei. Wiecie, my lubimy fajnych kaznodziei. Wiecie, my lubimy fajne kazania. My lubimy, jak kaznodzieje, pastorzy usługujący nas zachęcają, budują naszą wiarę, mówią, że Bóg powołał nas do wielkich rzeczy. Lubimy, jak kaznodzieje zachęcają nas i mówią, Bóg ciebie kocha, Bóg za ciebie umarł, nie poddawaj się, Bóg przeprowadzi cię przez problemy, Bóg przeprowadzi cię przez ciemną dolinę, podniesie cię z twoich problemów. I zrozumcie, to są ważne rzeczy i potrzebne Kościołowi. Ale wiecie, bardzo kochamy takie kazania. Ale co się dzieje, gdy ci sami pastorzy usługujący i kaznodzieje przyjdą do nas z trudnym słowem, słowem, które jest dla nas niewygodne, słowem, które nawet nas zaboli? Pamiętacie, co czytaliśmy w Hebrajczyków? Że żadne karcenie chwilowo nie wydaje się przyjemne, tylko jest jakie? Bolesne. Więc co jest, jeżeli to słowo, które słyszysz z ust usługującego, zaboli cię? Co jest, kiedy ci usługujący przyjdą do twojego życia z Bożym Słowem, które tobie nie pasuje, nie jest wygodne dla ciebie, nie jest po twojej myśli, a nawet wzywa cię do zmiany życia i postawy? Czy wtedy nadal akceptujesz tą służbę? Czy wtedy nadal tych duszpasterzy dopuszczasz do swojego życia, czy zaczynasz ich odsuwać? I co najważniejsze, czy w tym rodzaju służby dostrzegasz dowód Bożej miłości do ciebie? Czy dostrzegasz to, że Bóg w ten sposób mówi, bardzo ciebie kocham, bardzo mi zależy na twoim życiu, chcę dotknąć twojego życia? Pozwólcie, że podam przykład z Biblii. Nie będziemy go czytać, mam nadzieję, że znacie na tyle Biblię. Król Dawid. Zgodzicie się ze mną, że niesamowity mąż Boży?
człowiek według Bożego serca. Czy można mieć lepsze świadectwo, być człowiekiem według Bożego serca? Tylko problem polega na tym, że nawet ten największy mąż Boży, człowiek według Bożego serca, wiemy, że zgrzeszył. Pamiętacie? Nie jakiś grzeszek taki. Upadł na całą skalę. Wiecie, cudzołożył z żoną swojego żołnierza. Wszedł w cudzołożny związek. Była, wiecie, ciąża. Wiecie, doprowadził do śmierci męża tej kobiety. To była niesamowita intryga i wielkie zepsucie. Musicie zrozumieć, że to był moment, kiedy droga wiary za Bogiem w życiu Dawida zaczęła chorować. Wszedł w chorobę duchową. Zaczął duchowo umierać. Zaczął duchowo odchodzić od Boga, który go używał do pokonania Goliata, który posadził go na tronie. Dawid zaczął duchowo chorować. I wiecie, co Pan Bóg zrobił? Posłał do niego proroka Natana. I przeczytajcie sobie w domu wypowiedź proroka Natana. Kiedy prorok Natan przynosi Dawidowi słowa Boże, to nie przychodzi do niego w tym momencie z zachętą. Nie przychodzi na początek do niego ze słowami otuchy i pocieszenia. Ale wiecie, słowa Natana są jak, wiecie, takie surowe i takie ostre karcenie. Wiecie, co on mówi Dawidowi? Królowi swojemu, temu, który jest nad nim, mówi: Dawidzie, ty jesteś tym winnym człowiekiem w tej historii. To ty zgrzeszyłeś. Nawet w jednym z fragmentów jest napisane: tym, co zrobiłeś, zbezcześciłeś Boga. Wiecie, to były bardzo ostre słowa, które mówi: Dawidzie, zrobiłeś coś, co Panu Bogu się nie podoba. Wiecie, chcę, żebyście zrozumieli, że istnieje pewna niewidzialna presja na osobach usługujących, pewna niewidzialna presja na kaznodziejach i pastorach, którzy, mówię, faktycznie są powołani przez Boga. Wiecie, jaka to jest presja? By nie narażać się ludziom. Jest coś takiego, co czasami puka do naszego życia, by nie narażać się ludziom, nie głosić trudnych rzeczy. Wiecie, by czasami nie angażować się w życie ludzi w charakterze karcenia, a tym bardziej surowego. Wiecie, bo po co narażać się ludziom? Po co robić sobie problem, poruszając trudny temat z tym bratem czy z tą siostrą? Wiecie, wydaje się to niewygodne. Ale moi drodzy, chcę wam powiedzieć ważną rzecz. Jeżeli jako pastorzy, jako liderzy, jako usługujący zaniechamy służby, która ma również aspekt karcenia, jeżeli wycofamy się z tej służby, to okradniemy Kościół z Bożej miłości, jaką Bóg chce okazać Kościołowi, którą, poprzez swoją troskę i miłość do nas i do Kościoła. Amen? Wiecie, powiedzcie na to amen, bo to jest jedna z ważniejszych prawd, abyś zrozumiał. Kiedy przestaniemy być posłuszni w pewnych momentach Bogu i nie będziemy głosić trudnych rzeczy, albo nie będziemy przychodzić do naszych owieczek, które Bóg nam powierzył, i poruszać trudne rzeczy, to zaczniemy tych ludzi i Kościół okradać z Bożej miłości, z Bożej troski, jaką Jezus Chrystus chce okazać swojemu Kościołowi. Wrócę do historii na moment z Dawidem. Słowa proroka Natana były bardzo bolesne i trudne dla Dawida. Nie jest tak? To nie były słowa, które chciał usłyszeć w tą niedzielę na nabożeństwie. Wiecie, to były bardzo trudne i bolesne słowa. A jednak, moi drodzy, te słowa były oznaką Bożej miłości do Dawida. Chociaż tam nie było nic miłego, Bóg w ten sposób mówił: Dawidzie, kocham cię i chcę uzdrowić twoją wiarę, bo idziesz w złą stronę. I wiecie, zwróćcie uwagę, że to karcenie przyniosło jaki owoc? Życia. Dawid wrócił do życia. Nie był pocieszany w tym momencie, był skarcony, ale ponieważ przyjął Boże napomnienie, mógł być człowiekiem, który wraca do uzdrowienia swojej wiary. Wiecie, nie jestem jakimś teologiem, jestem w sumie bardzo mało wykształconą osobą, ale od dziecka, kiedy nawróciłem się, mając 10 lat, Pan Bóg zapalił mnie do czytania Słowa Bożego. Trochę wczoraj o tym mówiłem. Pragnąłem, aby Bóg tak osobiście do mnie przemawiał. I przynajmniej to, co powiem, jest z mojego takiego zrozumienia. Za chwilę przeczytam kilka fragmentów z listu do Galacjan. Ale wiecie, zastanówmy się przez moment, dlaczego apostoł Paweł pisał list do Galacjan, kiedy czyta się ten list. Wiecie, z mojej perspektywy, kiedy czytam ten list, to widzę, że Paweł zaczął się martwić o Galacjan. Zaczął przeżywać to, co się dzieje w zborze Galacjan. Wiecie dlaczego? Bo zobaczył, nie że ich ciała chorują, ale że zaczyna ich wiara chorować, że ich droga wiary za Bogiem zaczyna coś
być niewłaściwa, że zaczynają słuchać jakichś nauk, które wypychają ich z prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa. I Paweł nie stał obojętny, tylko zareagował. I wiecie, kiedy będziecie czytać ten list do Galacjan, to zwróćcie uwagę, że Paweł przynajmniej kilkukrotnie bardzo surowo karci Galacjan. Pozwólcie, że przeczytam tylko 3 wersety. 1 rozdział, werset 6. To są słowa do Galacjan. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Później werset 1 z 3 rozdziału. W Brytyjce jest to napisane: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił. Wiemy, że w innym tłumaczeniu jest napisane: o głupi Galacjanie. Wyobrażacie sobie, że przyjechał gość do waszego zboru, pastor go zaprosił i on zaczyna kazanie: o głupi zborownicy w Czechowicach Dziedzicach. Myście by się kogo pastor zaprosił. Jak ten człowiek, rozumiecie, te słowa miały taki wydźwięk. Paweł nie ubrał tego w łagodniejsze słowa. Paweł tutaj nie bawił się w jakąś elokwencję, ale bardzo zdecydowanie powiedział o stanie ich życia. I choćby jeszcze werset 4-5 rozdziału. Później mówi: odłączyliście się od Chrystusa. Moi drodzy, to są bardzo mocne słowa do chrześcijan. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Moi drodzy, to były bardzo trudne i bolesne słowa dla Galacjan. Oni nie spodziewali się i nie chcieli takiego kazania usłyszeć. Oni może myśleli, że Paweł przyniesie im jakąś miłą, przyjemną Ewangelię, a tu Paweł głosi im słowa, które ich bolą, które sprawiają, że się wiercą na siedzeniach w kościele i jest im niewygodnie. Dlatego, wiecie, czytamy w 4 rozdziale, w wersecie 16, pewne pytanie Pawła. Ono jest bardzo ważne. Paweł mówi: słuchajcie, zboże, czy stałem się waszym nieprzyjacielem, dlatego że powiedziałem wam prawdę? Wiecie, to zdanie jest bardzo ważne, bo ono oznacza, że to karcenie apostoła Pawła zabolało Galacjan, że ich poruszyło, że to, że Paweł ich skarcił, sprawiło, że oni poczuli jakiś dyskomfort i zaczęli nieprzychylnie patrzeć na apostoła Pawła, zaczęli nieprzychylnie patrzeć na jego służbę. Ale moi drodzy, bardzo mocno chcę to podkreślić, że właśnie to, że Paweł powiedział im prawdę, właśnie to, że Paweł jako ich duszpasterz, tak to nazwijmy, w bardzo surowy sposób ich skarcił, właśnie w ten sposób apostoł Paweł okazał im największą Bożą miłość, jaką mógł okazać. Amen. Wiecie, to było największym dowodem, że jest ich przyjacielem. To jest największym dowodem, że walczył o ich życie. To było największym dowodem, że jemu zależało na tym kościele. Dlaczego? Pozwólcie, że jeszcze raz z Hebrajczyków przeczytam. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karcenie, to Boże wychowanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Paweł oprzeć się z Galacjanami nie jak z wrogami, których atakował, ale jak z synami Bożymi, o których walczył. Amen. Widzicie różnicę? Wiecie, ja mam 16-letniego syna Samuela. Jestem z tych rodziców, który karci dzieci. Jakkolwiek to jest dzisiaj odbierane, mówię o zdrowym, właściwym, biblijnym podejściu do jakiegoś dyscyplinowania. I moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że karcę mojego syna, ale nigdy nie skarciłem waszych dzieci. Wiecie dlaczego? Dlaczego karcę Samuela? Bo jest moim synem. Karcąc go, mówię: jestem twoim ojcem. Nie karcę waszych dzieci, bo nie jestem ich ojcem. Nie mam do nich prawa. Rozumiecie? Czy żyją dobrze, czy źle? Mogę czasami coś tam powiedzieć, ale nie mam prawa ich karcić, bo nie są moi. Karcę Samuela, bo w ten sposób mówię: Samuel, kocham cię. Zależy mi na twoim życiu. Może inni wybierają złą drogę i nie mam na to wpływu, ale Samuelu, kocham cię. I czasami muszę podjąć trudne kroki i rozmawiam o tym z moim synem. Wiecie, jeżeli Bóg nas karci, to mówi: jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim dzieckiem. I bardzo zależy mi na twoim życiu. Więc moi drodzy, musimy zrozumieć, że nie zawsze te miłe i przyjemne kazania są najważniejsze w naszym życiu.
One są ważne i potrzebne. Wiecie, nie zawsze te miłe i przyjemne rozmowy duszpasterskie, kiedy duszpasterz cię zachęca do zaufania, do miłości do Pana Boga, że Pan Bóg cię przeprowadzi. Nie zawsze te duszpasterskie rozmowy miłe są największym dowodem Bożej miłości. Wiecie, bo są chwile w twoim i w moim życiu, by ozdrowienie twojej i mojej wiary wymaga od przełożonych karć ich, aby ozdrowieli wierze. To znaczy, że bez tego aspektu pewne uzdrowienie nie jest możliwe. Żadne pocieszenie tego nie zrobi. Żadne zagłaskanie tego nie zrobi. Tylko trzeba człowieka skonfrontować z prawdą, aby miał szansę się zmienić. Amen? Dlatego, wiecie, mówię wam to, bo musicie też zrozumieć, rzadko o tym w kościołach mówimy, że Bóg na przełożonych kościoła złożył odpowiedzialność. Bodajże w Hebrajczyków jest to napisane. Czy nam się to podoba, czy nie, że Bóg powiedział, że mamy czuwać nad duszami ludzi, których Bóg nam powierzył i my zdamy z tego sprawę kiedyś. Odpowiemy za to przed Panem Bogiem. Więc służba przełożonych, wiecie, na czym polega również? Na tym, aby dbać o zdrową wiarę zborowników, dzieci Bożych. I z tego, co dzisiaj nauczam, to pokazuje, żeby dbać o zdrową wiarę ludzi, nie możemy tylko zachęcać, nie możemy tylko pocieszać. Ale kiedy Bóg do nas mówi, musimy również odważnie karcić, bo tylko to jest w stanie sprawić, że ludzie ozdrawiają wierze, że ludzie ożywają na nowo dla Jezusa Chrystusa. Amen? Ja wiem, że to są słowa, których my dzisiaj w kościołach nie głosimy, ale to pokazuje Boże serce. Jeżeli zrozumiesz, na czym polega Boże karcenie, to zobaczysz w tym ojcowską rękę. To zobaczysz Boga, który cię kocha. To zobaczysz Boga, który walczy o twoje życie. I moi drodzy, wiemy, że Jezus Chrystus jest zawsze najlepszym przykładem. Wiecie, wiemy choćby z całej Biblii, a już szczególnie z objawienia Jana, że Jezus Chrystus przedstawia się jako ten, który jest głową Kościoła. Jezus Chrystus w Biblii przedstawia się jako ten arcyprzełożony, tak to nazwijmy, arcypasterz, arcypastor, a więc ten, który szczególnie dba o Kościół. I wiecie, nie będziemy całości czytać, ale za chwilę dopiero poszczególne wersety przeczytam, ale w objawieniu Jana, pamiętacie, jest 7 listów do kogo? Śmiało, mówcie do mnie, nie bójcie się mnie, do zborów, tutaj nie ma złej odpowiedzi, znacie na tyle Biblię. Tak, to jest 7 listów do Kościoła. Pamiętacie, kto te listy pisze? Znaczy, nie mówię teraz fizycznie o Janie. Kto jest autorem tych listów? Jezus, Bóg, Duch Święty. A więc rozumiecie, to jest moment, kiedy Bóg bierze się za pisanie listów do swoich zborów. Tak to zobrazujmy. Pisze to do Kościoła, który on kocha. Nie pisze tych listów do świata. Nie pisze tych listów w tym momencie do ludzi, którzy go odrzucili i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Ale pisze do swoich dzieci, do swojego zboru, czy do swoich zborów. I wiecie, kiedy będziecie w domach czytać te 7 listów, to zwróćcie uwagę na to, że Bóg z jednej strony w tych listach pociesza te zbory, zachęca, czasami nawet docenia za właściwe postawy, ale na tym nie kończy tych listów. Bo z jednej strony zawiera tam pociechę, która jest potrzebna człowiekowi, ale zwróćcie uwagę na to, że prawie do każdego listu również Bóg wysyła bardzo trudne, bolesne słowa. Do swojego Kościoła. Wysyła słowa, które są karceniem, które wzywają ich do zmiany. Ja tylko zacytuję, nie będziemy teraz tego wyświetlać. Popatrzcie, co Bóg mówi do tych zborów. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Do innego ze zborów pisze, mam ci za złe, że są tam tacy, którzy trzymają się złych nauk, Balamy i tak dalej. Do kolejnego ze zborów pisze jeszcze mocniejsze słowa. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. W końcu do ostatniego zboru pisze, nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak ślepy i goły. Wiecie, to są bardzo mocne i odważne słowa Boga nie do świata. Nie do grzesznika, który leży pijany na ulicy i mówi, nie chcę Pana Boga. Te słowa i Bóg skierował, wiecie, do kogo? Do swoich dzieci, do swojego kościoła, do swojej oblubienicy. Ale musimy zrozumieć, że Bóg karcąc każdy z tych zborów, celem jego karcenia nie było zniszczyć ten zbór. Celem tego karcenia nie było ich odtrącić. Celem tego karcenia nie było ich zniszczyć i potępić. Ale Bóg w ten sposób mówił do tych zborów, bardzo was kocham.
I nie mogę się zgodzić z stanem, jakim jesteście, bo zmierzacie w złą stronę. Wiecie, w ten sposób tak naprawdę, poprzez to karcenie, Bóg chciał przynieść uzdrowienie dla tych zborów. Amen? Bóg chciał przynieść zmianę. Bóg chciał, aby wiara wróciła na właściwe miejsce, aby przybliżyli się do Niego. Nie wiem, czy wy tutaj w Czechowicach i w okolicach żyjecie tak szybko, jak my w Zdzieszowicach, ale życie chyba bardzo pędzi, co? Wiecie, gonitwa życia, pęd życia dotyka nas chrześcijan, my nie jesteśmy od tego wolni. Problemy z dziećmi, z finansami, ze zdrowiem nie omijają nas. Nosimy różne ciężary. Wiecie, warto czasami się zatrzymać i zadać sobie pytanie, w jakim stanie jest dzisiaj moja droga za Panem Bogiem? Ja wiem, że mówię do ludzi wierzących, ale to słowo jest do ludzi wierzących. W jakim stanie jest dzisiaj moja wiara? Czy moja wiara, droga wiary za Bogiem jest zdrowa? A może jest coś całkowicie odwrotnego? Może dzisiaj twoja wiara i droga wiary za Bogiem jest chora? Może już dawno osłabła? Może już dawno w jakichś dziedzinach odszedłeś lub zaniedbałeś Pana Boga i ta wiara potrzebuje uzdrowienia. I ta rzecz potrzebuje Bożego dotknięcia. I powiem teraz chyba najtrudniejszą część tego kazania. I może kiedy Pan Bóg dzisiaj o tobie myśli, On chce uzdrowić tą kwestię. Ale może dzisiaj Bóg chce uzdrowić tą kwestię nie pocieszając ciebie. Może Bóg chce uzdrowić dzisiaj tą kwestię nie mówiąc, wiesz, wszystko będzie dobrze. Ale może dzisiaj potrzebujesz usłyszeć bardzo trudne i nawet bolesne słowa od Boga. Może dzisiaj ktoś z nas potrzebuje usłyszeć słowa, jakie były skierowane do zboru w Efezie. Pozwólcie, że je przeczytam. Może do kogoś z nas Bóg mówi, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. A może ktoś z nas dzisiaj w kościele, chociaż jesteśmy od lat wierzący, potrzebuje od Boga usłyszeć inne słowa, jakie usłyszał zbór w Sardes. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a więc z zewnątrz jesteś bardzo wierzącym człowiekiem, ale w środku jesteś umarły, ja to już mówię po swojemu. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego, upamiętaj się. Jeśli nie, wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowieś się, o której godzinie cię zaskoczę. A może ktoś z nas dzisiaj potrzebuje usłyszeć od Pana Boga słowa, jakie usłyszał zbór w Laodycei. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. I popatrzcie, wracamy do fragmentu z początku kazania. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Wiecie, chociaż te słowa dzisiaj bardzo mocno brzmią, może właśnie w taki sposób Pan Bóg chce dzisiaj przemówić do twojego życia. Może Pan Bóg chce dzisiaj przemówić w taki sposób do życia każdego z nas, by poprzez karcenie, takie dość mocne karcenie, wzywać ciebie i mnie i wzywać Kościół do upamiętania. Wzywać Kościół do jakiejś odnowy, do jakiejś zmiany w sferze, w której może zaczęliśmy chorować. Wiecie, wrócę jeszcze raz do tych słów. Ja zdaję sobie sprawę, że słowa, które przed chwilą przeczytałem, są bardzo ostre, są bardzo zdecydowane i wydaje nam się, że dzisiaj trudno je czytać w kościołach. Ale moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć, że słowa, które przed chwilą przeczytałem, nie są złymi słowami. Amen? Może są trudne, ale nie są złe. Wiecie, bo te słowa świadczą o tym, że Bóg kocha swój Kościół. Każde z tych słów oznacza, że Bóg bardzo ciebie kocha. Każde z tych słów oznacza, że Bogu bardzo zależy na twoim życiu.
Każde z tych słów świadczy o tym, że Bóg traktuje cię jak syna, o którego walczy i którego życie chce zmienić. Bo Bóg nie karci, żeby niszczyć. Amen? Bóg nie karci, aby potępiać. Bóg nie karci, aby upodlić człowieka. Ale jeżeli Bóg karci, to po to, aby w miejsce śmierci przynieść życie. W miejsce upadku przynieść przebaczenie i podniesienie. W miejsce zagubienia przynieść odnowę w Jezusie Chrystusie. Zwróćcie uwagę, że kiedy do zboru w Laodycei Bóg mówi nawet bardzo mocne słowa o tym, że jest nędzny, że się pogubił w swoim życiu, że jest biedakiem, chociaż myśli, że wszystko już ma z Panem Bogiem. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie tylko go skarcił, ale w wersecie 18 Bóg przychodzi z wyjściem, mówi: przyjdź do mnie. Amen? Bóg nie mówi tylko: karcę cię, masz problem, ale mówi: to jest twój problem, a teraz zapraszam cię do siebie. Przyjdź do mnie, nabądź u mnie maści, która sprawi, że przejrzysz. Przyjdź do mnie, a ja przyodzieję cię w nową szatę. Amen. Widzimy, że Jezus Chrystus, karcąc, jednocześnie wzywa i mówi: mam wyjście. Mam wyjście, nie pozostawaj w tym stanie, nie pozostawaj w tym miejscu, przyjdź do mnie, a ja będę uzdrawiał twoje życie. Amen. Wiecie, my potrzebujemy dzisiaj o tym w kościołach mówić, bo ten temat nie jest do świata. Oczywiście oni potrzebują upamiętania, ale dzisiaj wiele odnowy trzeba w życiu chrześcijan, w życiu zborów, w życiu twoim i moim. Czy wierzycie w to, że te czasy mniej lub bardziej zmierzają do końca? Wierzycie w to, bo wynika to z Bożego Słowa. Ja nie mówię, że to wszystko się wydarzy za naszego pokolenia, ale widzimy, że czasy czy znaki się wypełniają. Czy wierzycie w to, że Jezus Chrystus powróci po swój Kościół? Możecie głośno powiedzieć, czy w to wierzycie? Amen. To wiecie, musimy pamiętać, że jeżeli wierzymy, że przyjdzie dzień, że Chrystus powróci po swój Kościół, to opierając się na Biblii musimy pamiętać, że powróci po Kościół, który czuwa i jest gotowy. Amen. To Jezus powróci po Kościół, który ma oliwę w swoich lampach, im zapas tej oliwy, a więc mówimy o jakimś działaniu Ducha Świętego i wpływie Ducha Świętego na nasze życie. Kiedy Chrystus powróci po Kościół, to czytamy, że powróci po Kościół, który pierze swoje szaty. To znaczy, że te szaty czasami mogą być zanieczyszczone i jest potrzebne, aby czasami wracać do miejsca oczyszczenia i odnowy i odnowienia swojego życia. Chrystus powróci po Kościół, który chodzi w czystości, w świętości, w przemienionym życiu. Czytamy, że Chrystus powróci po Kościół, który trwa w żywej relacji i społeczności z Nim. Wiecie, jeżeli wierzymy, że Chrystus powróci po taki Kościół, to kwestia ozdrowienia w wierze poprzez Boże karcenie jest jednym z kluczowych tematów. Abyśmy je przyswoili do swojego życia i abyśmy chcieli Bożego karcenia, aby Bóg zmieniał nasze życie, aby Bóg nas odnawiał, aby Bóg nas przygotowywał na dzień, bo popatrzcie, co powiedział do jednego ze zborów. Jeżeli się nie upamiętasz, to przyjdę i ciebie zaskoczę i nie będziesz gotowy. On powiedział to do Kościoła, nie do ludzi, którzy go tam odrzucili. Ale on mówi: Kościele, jeżeli nie upamiętasz się, jeżeli w tym momencie nie przyjdziesz mojego karcenia, to przyjdzie moment, że będziesz zaskoczony, że przyszedłem i nie będziesz na to przygotowany. No i drodzy, ostatni werset. Objawienie Jana 3,20 jest napisane, to jest końcówka tego, co czytałem. Oto stoję u drzwi, Bóg mówi, i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, zwróćcie uwagę, że Bóg mówi o pukaniu do drzwi. Ale zwróćcie uwagę, że ten 20 werset jest poprzedzony tym głównym wersetem dzisiejszego kazania. W 19 Bóg mówi: kogo miłuje, tego karcę. Wiecie, i rozumiem, że te rzeczy trzeba ze sobą połączyć. To znaczy, jeżeli wcześniej Bóg mówi o karceniu, to może teraz ten werset, który mówi o pukaniu, to może właśnie karcenie jest momentem, kiedy Bóg puka do twojego życia. Może właśnie te trudne słowa, które słyszysz czasami za kazalnicy lub od duszpasterza w rozmowie duszpasterskiej, są dla ciebie niewygodne, ale są momentem, kiedy Bóg puka do twojego życia przez trudne słowa, przez bolesne słowa, ale tylko puka po to, aby zmienić twoją sytuację, aby wejść w to miejsce i uzdrowić to miejsce, które jest chore, uzdrowić tą wiarę, która się zagubiła, uzdrowić tą miłość, która oziębła, uzdrowić to, co stało się martwe. On puka po to, poprzez karcenie, aby przynieść życie na nowo w to miejsce, w którym gdzieś ty lub ja zgubiliśmy się.
Ale moi drodzy, musimy pamiętać, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy otworzymy, czy przyjmiesz Boże karcenie, czy w Bożym karceniu zobaczysz miłość, czy powiedziesz, a oni się mnie czepiają. A dlaczego mam zmienić swoje życie? To ty i ja musimy podjąć decyzję, czy przyjmujemy Boże karcenie. I nie wiem, jak wy oceniacie swoje życie, ale spójrzcie na moment wstecz na swoje życie. My czasami myślimy, że największe zmiany w naszym chrześcijaństwie nastąpiły, kiedy usłyszeliśmy słowa pociechy i zachęty. Ja osobiście, patrząc na swoje życie, myślę, że największych zmian doświadczyłem w momentach, kiedy Bóg mnie skarcił. Nie jest tak? To kiedy jesteśmy skonfrontowani z prawdą i przyjmiemy to, wtedy okazuje się, że największe zmiany w naszym życiu następują. Nie wtedy, kiedy wcale jesteśmy pocieszani, ale w tym momencie, kiedy Bóg ma odwagę powiedzieć, że żyję źle. Wiecie, ile razy w moim życiu, już po nawróceniu, musiałem spotkać się z Panem Bogiem i usłyszeć: Tomek, nie jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, powinieneś być. Nawet to, co wczoraj mówiłem, twoja relacja ze mną oddaliła się. Ciężko jest usłyszeć pastorowi takie słowa. Uwierzcie mi, to jest ciężkie do przyjęcia. Ale kiedy te słowa przyjmujemy, wtedy największe zmiany następują. Co się stało, kiedy Dawid przyjął słowo napomnienia i skarcenia? Bóg go odnowił. Amen. Bóg przywrócił go do życia. Dawid nie zginął, nie poszedł na zatracenie. Ostatnia myśl. Nie wiem, czy śpiewacie u was z Boże pieśń Przyjaciela mam? Śpiewacie, czy nie? Nawet może was poproszę, nie wiem, czy ja mogę was poprosić, abyście później ją zaśpiewali. Przyjaciela mam, o kim śpiewamy? O Jezusie Chrystusie. Wiecie, zwróćcie uwagę, że często, kiedy myślimy o przyjacielu Bogu, czy o przyjacielu człowieku, to myślimy, że przyjaciel jest od tego, aby nas pocieszać, zachęcać, wiecie, przechodzić z nami przez trudne sytuacje. To jest prawdą. Biblia mówi, że przyjaciel jest bratem w niedoli, tak? Ale wiecie, prawdziwy przyjaciel ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę, której nie mają inni ludzie. On ma odwagę powiedzieć ci rzeczy, których inni boją się ci powiedzieć. Kiedy będzie widział, że żyje źle, że coś złego się z tobą dzieje, to prawdziwy przyjaciel nie powie, to nie moja sprawa, tylko chociaż będzie to go bolało i będzie go dużo kosztowało, przyjdzie odważnie ci powiedzieć, powie ci: uważaj, bo idziesz w złą stronę. Inni powiedzą: boję się to powiedzieć, ale prawdziwy przyjaciel zrobi to, wiesz dlaczego? Bo jest przyjacielem i nie chce, abyś poniósł stratę i szkodę. I chcę wam powiedzieć, że faktycznie Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. Wiecie dlaczego? Bo kiedy idziemy ciemną doliną, On jest z nami. On jest prawdziwym przyjacielem dlatego, bo kiedy jesteśmy zniechęceni, posyła do nas słowa zachęty i pociechy i mówi: nie martw się, przeprowadzę cię przez to. Ale wiecie dlaczego Pan Jezus jest jeszcze prawdziwym przyjacielem? Bo ma odwagę przyjść do naszego życia i powiedzieć nam trudne rzeczy. Bo ma odwagę przyjść do twojego życia i powiedzieć: żyję źle, zmierzasz w złą stronę i jeżeli się nie upamiętasz, to zginiesz. I to jest największy dowód tego, że Bóg jest twoim przyjacielem. Dlatego, bo Jemu zależy na twoim życiu. Dlatego, moi drodzy, może dzisiaj, dla mnie to trudne słowo do przekazania, ale ja przyjmuję te słowa dobrze do Kościoła. Ja nie widzę w nich negatywnego wydźwięku, chociaż dla mnie usługującego czasami są trudne do przekazania. Ale wierzę, że Pan Bóg kocha wasz zbór. Wiecie o tym? To się nie zmieniło, nawet jeżeli zawiedziecie w czymś, nawet jeżeli upadniecie, nawet jeżeli będą słabe momenty. Ale wiecie, Bóg posyłając takie słowa do waszego życia mówi: kocham was. I może dzisiejsze kazanie jest takim Bożym pukaniem do twojego życia. Może Bóg dzisiaj puka i mówi: potrzebujesz odnowy. Może nikt nie wie o twoim stanie, bo z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Ale Bóg wie, w jakim stanie jesteś i mówi: przyjdź do mnie, potrzebujesz zmiany. Potrzebujesz ożywienia, potrzebujesz odnowy w swoim życiu. Chciałbym was poprosić, abyśmy powstali. Panie Jezu, ja chcę przez moment zawołać do ciebie. Dziękuję ci, że twoje oczy dzisiaj z miłością są zwrócone na ten zbór. Ja nikogo prawie tutaj nie znam. Ja nie znam potrzeb tego zboru, nie znam ludzi, ale to są moi bracia i siostry, Panie. I Boże, wiem, że powołałeś mnie również do służby, która czasami jest trudna. Ale Boże, wierzę, że te słowa włożyłeś też, bo kocham Kościół i kocham ludzi, których dałeś do Kościoła, Panie. I ja, Boże, chcę teraz błogosławić ten zbór.
I Boże, chociaż to dzisiejsze słowo nie było może wygodne, ale czasami, Boże, wierzę, że potrzebujemy kazań, które sprawiają, że czujemy się niewygodnie w Kościele, bo to jest sygnał, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa. To jest sygnał, że Duch Święty pobudza sfery, które powinny być pobudzone. Dlatego ja teraz proszę Cię, przychodź Duchu Święty i dotykaj się naszych serc. Proszę Cię o każde serce, abyś pukał. Jeżeli do kogoś pukasz, Panie, to daj odwagi, aby te osoby otworzyły swoje serce i powiedziały: Jezu, faktycznie, gdzieś jesteś z boku mojego życia. Może faktycznie utraciłem coś, co było kiedyś żywe, coś, co było gorące. Boże, może faktycznie ludzie z zewnątrz myślą, że jestem bogaty duchowo, że jestem blisko Ciebie, a dzisiaj tak naprawdę oddaliłem się od Ciebie. Nawet może z czymś sobie nie radzę. Boże, dziękuję Ci, że Ty nie pukasz do naszego życia, aby nas oskarżyć. Ale nawet jeżeli jako przyjaciel mówisz nam trudną rzecz, to mówisz: kocham Ciebie. Przyjdź do mnie. Chcę uzdrowić Twoją wiarę. Boże, tak często modlimy się o uzdrowienie naszych ciał w kościołach, ale my dzisiaj potrzebujemy w kościołach modlić się o uzdrowienie wiary, bo czasami słuchamy złych nauk, które powodują kwas w nas, złe nastawienie do kościoła, do braci i sióstr. Boże, sprowadzają nas na błędne drogi, albo Boże, w pędzie życia odchodzimy od Ciebie, tracimy pierwszą miłość, albo zaczynamy żyć takim pozornym chrześcijaństwem. Boże, my potrzebujemy, abyś pukał do naszych serc właśnie w tych trudnych momentach, abyśmy nie byli zaskoczeni Twoim przyjściem, abyśmy byli Kościołem gotowym, Panie. Duchu Święty, przyjdź i w taki świeży sposób przynoś odnowę dla każdej osoby. Boże, kochasz każdą osobę, Ty nikogo nie potępiłeś przez to słowo dzisiaj. Każdej osobie na tym miejscu, w te trudne słowa dowodzą, że mówisz: kocham Was. I zależy mi na waszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty.